faktyczną produkcją klipów reklamowych zajmowało się małe, niezależne studio z Bostonu. Nowojorska firma analizy rynku świadczyła kompetentnie swoje usługi, a Vic lub Roger 3 czy 4 razy do roku latali do Clevelandu na naradę z Karolem Sharpem bądź jego smarkaczem, który zdążył już zdecydowanie okej. Całą kontaktów na ta agencja prowadzono za DA14 SYE. Procedura była może trochę dziwna i z pewnością niewygodna, ale chyba działała dobrze i wtedy